Szczęść Boże, Robert Zawadzki. Jest to program Zrozumieć Antycywilizację. Tematem dzisiejszego odcinka jest suwerenność energetyczna Polski. Moim Państwa gościem jest poseł na Sejm, pani Ewa Kozanecka. Szczęść Boże, pani poseł. Szczęść Boże. Pani poseł, jakie tutaj największe wyzwania stoją obecnie przed Polską w kwestiach energetycznych? Panie redaktorze, drodzy Państwo, wyzwań jest bardzo wiele przed Polską. To przede wszystkim jedno w ostatnim czasie wydarzenie bardzo istotne to porozumienie, które podpisał wicepremier Jacek Sasin z przedstawicielami USA w sprawie reaktorów nuklearnych. To jedno z największych przedsięwzięć na świecie i to jest dla nas zadanie priorytetowe, które chcemy przeprowadzić. Kolejne zadania inwestycyjne to Baltic Pipe, gazociąg, który już pod koniec tego roku będzie uruchomiony i dzięki któremu popłynie z Danii gaz do Polski. Jak wiemy, na koniec roku też kontrakt jamalski tutaj wygasa, więc idealnie właśnie inwestycja związana z Baltic Pipe tutaj będzie uruchomiona w tym czasie właśnie. Jak wiemy też, gaz do nas tutaj dopływa do Świnoujścia, do gazoportu, więc też mamy tutaj ten gaz skroplony i to bezpieczeństwo energetyczne również jest w taki sposób tutaj w Polsce zabezpieczane. Ale to są też złoża, które PGNiG kupuje z Norwegii i ten gaz właśnie też będziemy mieć właśnie z tych złóż, które już są, czy będą, bo też myślimy o tym, żeby rozszerzać kupno tych złóż w Norwegii i to bezpieczeństwo gazowe będzie tutaj właśnie też w ten sposób zabezpieczone. Ale pamiętajmy, że to też odnawialne źródła energii, które cały czas rozwijamy, które cały czas są przez nas w jakiś sposób też promowane, bo jak wiemy, one też zabezpieczają w większości właśnie konsumentów w energię i to jest też dla nas bardzo istotne, ale też pamiętajmy przy tym wszystkim, że konieczna byłaby w naszym przekonaniu, w przekonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości reforma tak zwanych ETS-ów. To są te opłaty za emisję CO2. I tutaj, jak pamiętamy, ta opłata jest bardzo wysoka i sama Komisja Europejska przyznała, że koszt tej opłaty ETS-u za tą emisję CO2 to jest 60% kosztów produkcji energii. Dlatego też bardzo ważne jest tutaj podjęcie w tym temacie rozmów. Na tą chwilę Komisja Europejska nie do końca się zgadza z nami, ale są podjęte działania i mamy nadzieję, że też tutaj uda się te negocjacje przeprowadzić w końcu i przekonać Komisję Europejską do tego, że nie możemy w taki sposób działać, jeśli chodzi o ten ETS, bo za chwilę grozi wielu mieszkańcom, wielu Polakom ubóstwo energetyczne. Bardzo celnie pani to ujęła, właśnie ubóstwo energetyczne, o którym ostatnio coraz głośniej się słyszy. No właśnie, ale co robili z tym poprzednicy? Ponieważ to, że jesteśmy w takim stanie, a nie innym, zawdzięczamy też w pewnym sensie opozycji. No jakby pani oceniła tutaj poprzedników w kwestii energetycznej ich działań? No przede wszystkim myślę, że albo poddali się tej polityce, którą narzuciła Unia Europejska, w tym Niemcy, bo to jest bardzo widoczne, bądź to może nie widzieli zagrożeń wynikających z tego, że przy takim systemie jak kontrakt jamalski, czy też uzależnienie się od Nord Stream 2, co było realnym zagrożeniem. No i w tej chwili, jak wiemy, ten gaz z Rosji płynie, natomiast jest on
bardzo ograniczany. Nastąpiły zmniejszone dostawy gazu i dzięki tylko temu, że mamy magazyny wypełnione wcześniej gazem, to możemy dziś dysponować zapasami. Natomiast ceny gazu, jak widzimy, poszły bardzo mocno w górę, tylko dlatego, że Rosja tutaj nam zaczęła ograniczać możliwości tego gazu, zmniejszyła dopływ. No i tym samym sztucznie wywołała znaczący wzrost cen gazu. Myślę, że poprzednicy byli świadomi, że ten kontrakt z Rosją uzależnia Polskę, ale było po prostu na to przyzwolenie w moim przekonaniu. No i tak samo myślę, że strona niemiecka bardzo chciała, żebyśmy też byli zależni energetycznie. No i dlatego też właśnie takie sytuacje mamy dzisiaj. Natomiast my, chcąc złagodzić skutki wysokich cen i gazu, i energii, wprowadziliśmy właśnie obniżony podatek, czy nawet go zredukowaliśmy do zera, zmniejszyliśmy akcyzę, do tego są dodatki osłonowe. No i oczywiście robimy wszystko, żeby Polacy jak najmniej odczuli wysokie ceny energii. Myślę, że te działania nie byłyby podejmowane, gdyby rządziła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, ponieważ pamiętamy doskonale, jak wszystkie takie właśnie sytuacje się kończyły. Albo pan Donald Tusk mówił o tym, że nie mają przycisku takiego z niskimi cenami, albo też no, w różny inny sposób Polacy byli traktowani. Zresztą też będziemy tutaj pewnie nawiązywać w tej rozmowie do kopalni, jak byli na przykład górnicy traktowani przez Platformę Obywatelską, kiedy chcieli rozmawiać odnośnie utrzymania kopalni, to wówczas strzelano do nich z kul gumowych. Więc taka to była narracja wówczas zarządów premiera Donalda Tuska. Ujęła pani bardzo tutaj ciekawy moment. Chodzi tutaj o to, co się wydarzyło podczas strzelania do polskich górników za rządu PO-PSL, co było hańbą tamtych rządów. Ale widzimy też, co dalej robi Federacja Rosyjska. No te spekulacje. Polska, tak jak pani poseł powiedziała, akurat no, zabezpieczyła się, ponieważ wypełniła swoje zapasy gazem, ale no już Europa nie. I magazyny w Europie są jednak tutaj puste, no, ale to trzeba też powiedzieć czemu, no, ponieważ no, w większości są to magazyny prywatne, które należą w dużej mierze do Gazpromu. Jakby pani poseł skomentowała to, co się dzieje na Ukrainie i widzimy komentarz Medwiedewa, który straszy, że gaz będzie kosztował nawet 2000 euro. Jakby pani się odniosła tak do tych spekulacji gazowych Federacji Rosyjskiej? Czy to będzie tak cały czas? Na szczęście tutaj, tak jak wspomniałam, pod koniec roku zostanie uruchomiony gazociąg Baltic Pipe, więc tutaj mamy jakby już bezpieczeństwo energetyczne zapewnione. Mamy zimę łagodną, dzięki Bogu, i też tutaj możemy być spokojni, że tego gazu nam wystarczy. Do tego właśnie gazoport w Świnoujściu, do tego kupujemy złoża w Norwegii gazowe. No i myślę, że ta perspektywa ceny gazu, no to ona jest sztucznie wywołana właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, bo mamy ten szantaż gazowy ze strony Rosji. Myślę, że on nie powinien się długo utrzymać, ale z drugiej strony obserwujemy sytuację, jak się dzieje tutaj, jeśli chodzi o konflikt, który wywołała Rosja na Ukrainie. No i myślę, że tutaj no już teraz możemy mówić otwarcie, że to jest typowy szantaż energetyczny ze strony Rosji, bo właśnie dysponują gazem, bo byli pewni, że ten projekt Nord Stream 2 uzyska certyfikację. W tej chwili wiemy, że Unia Europejska nie zgadza się z tymi działaniami
Putina, że jednak Putin naruszył prawo międzynarodowe, wchodząc i uznając Republiki w Donbasie, więc myślę, że tutaj brak tej certyfikacji i no, co jest wynikiem właśnie sankcji, narzucania sankcji w stosunku do tego, co Putin robi, to może, mamy nadzieję, że tutaj jeszcze Putin zreflektuje, zrewiduje swoje postępowanie, aczkolwiek wiemy, że to jest człowiek nieprzewidywalny i trudno powiedzieć, co nastąpi dalej. Właśnie mamy tutaj do czynienia z szantażem energetycznym, tak jak pani poseł wspomniała. No, ale też to jest tak naprawdę element wojny hybrydowej. Też nie możemy zapomnieć o tym, co działo się na granicy polsko-białoruskiej i tak naprawdę dalej. Jest tam kryzys. No, ale tak, trzeba też się odnieść do tego, co robiła Platforma Obywatelska też z sytuacją energetyczną. No też ten podpis Waldemara Pawlaka, który jednak zezwolił na to, co teraz dzieje się obecnie w Polsce. Jakby pani to skomentowała? No myślę, że tutaj brak takiej refleksji, brak albo przemyślenia całej sytuacji, bo jeżeli oddajemy swoje srebra narodowe, jeżeli oddajemy energetykę w ręce obcych państw, no to nie możemy w żaden sposób powiedzieć o niezależności i państwa polskiego, i tej niezależności energetycznej, czy tam finansowej, jeśli chodzi o banki, czy też spółki skarbu. Więc te srebra narodowe my musimy po prostu mieć jako Polacy, bo wówczas stajemy się państwem niezależnym, niezależnym narodem od innych krajów. A tu wyraźnie było widać tendencję taką, takiej zależności, takiego poddania się wszystkiemu, co narzuci Rosja, wszystkiemu, co narzucą Niemcy. I no, trudno powiedzieć, czy tutaj Waldemar Pawlak myślał o tym uzależnieniu. No myślę, że my na pewno mieli świadomość, że to jest zależność od innych państw i w sytuacji, kiedy właśnie, tak jak dzisiaj, mamy szantaż ze strony Putina, ten szantaż gazowy, no to wyraźnie widać, że no, ta sytuacja, takie zachowania nie służą na pewno Polsce. To prawda, nie służą na pewno Polsce, a nie możemy też zapomnieć, że zgoda na budowę Nord Stream 2 została zaakceptowana przez Europejską Partię Ludową, której przewodniczącym był Donald Tusk. I teraz właśnie, jakby pani oceniła działania pana Donalda Tuska, który jednak też w sprawie Ukrainy jakoś dziwnie, dwuznacznie się wypowiada. Dlaczego no, on tak, można powiedzieć, przez ten etap rządzenia Polską no, odpuścił sprawy energetyczne? Tak jak już powiedziałam, wydaje mi się, że poddali się tej narracji ze strony Rosji, ze strony Niemiec. Na pewno wspierali ten projekt Nord Stream 2 i zależało panu Donaldowi Tuskowi na tym, żeby ten projekt uzyskał certyfikację. No i trudno powiedzieć, czy jeszcze jakieś inne kwestie wchodziły w grę. Być może tak, ale ewidentnie tutaj nie było w tym wszystkim interesu Polski, nie było tutaj niezależności od innych krajów, na pewno tej energetycznej niezależności nie było i no, to wszystko sprawiło, że no, dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy. Natomiast wysokie ceny gazu też są odczuwalne bardzo mocno przez Polaków, przez te właśnie błędy, które popełnił pan Donald Tusk wraz z Platformą Obywatelską, zgadzając się na te ETS-y, bo tak naprawdę to wówczas, bodajże to był 2014 rok, kiedy Donald Tusk zgodził się na tą politykę niskoemisyjną i na te wysokie ceny ETS-u. No i dzisiaj płacimy cenę tej polityki klimatycznej, z którą nie do końca się zgadzamy, bo mówiliśmy tutaj o naszych złożach, o naszych kopalniach,
które no, zostały tutaj, które miały być, no i są wygaszane, bo tak zdecydowała Unia Europejska, ale przecież to są nasze, to jest nasze paliwo, nasze paliwo kopalniane, to jest paliwo, z którego my możemy wytwarzać energię, będąc niezależnie tutaj od innych krajów, więc myślę, że całkowicie kopalni zamknąć nie powinniśmy tutaj absolutnie no, iść tą drogą, bo patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, to jednak węgiel zapewnia nam tą niezależność energetyczną i możemy być bezpieczni, kiedy mamy swoje kopalnie, kiedy mamy swoje złoża, surowce i paliwo kopalniane, będąc niezależnym od, no teraz w tym przypadku od Rosji, jeśli chodzi o gaz, tak, który jest również używany przez Polaków, więc myślę, że tutaj no, kopalnie absolutnie w tym momencie spełniają tę rolę bezpieczeństwa energetycznego. No i tak uważam, że powinno też jeszcze przez jakiś czas zostać. To powinna też widzieć Unia Europejska. Zresztą pamiętamy całkiem niedawno Turów, kiedy też nam tutaj kazano zamknąć kopalnię, która rzekomo zagrażała w różny sposób. Platforma Obywatelska wypowiedziała się jasno, że tak, że trzeba zamknąć, jeżeli Unia Europejska tak stwierdziła, jeżeli tutaj został nawet wydany wyrok w tej materii, to trzeba się z tym zgodzić, że trzeba zamknąć, czyli pogrzebać naszą energetykę, ludzi wysłać na bezrobocie, a Polaków zostawić bez prądu. No więc tutaj właśnie to była taka narracja wtedy zarządów Platformy i PSL-u, no, którą pewnie dzisiaj by też zastosowali, gdyby byli u władzy. Pani poseł, no tutaj bardzo ciekawie pani też ujęła bardzo istotny problem parapodatku EU ETS. Tak jak pani powiedziała, w 2014 roku został on podpisany. No wtedy cena tego parapodatku wynosiła 10 euro za tonę CO2. Tak, dokładnie. A w tym momencie wynosi 95 euro, a Franz Timmermans krzyczy nad, że będzie ta kwota wynosiła 150 euro. No, doprowadzi to do na pewno jeszcze pogłębienia większego ubóstwa energetycznego, do jeszcze większej katastrofy. Także w takim razie, jakby pani oceniła, co jest powodem takiej, no, można powiedzieć, wręcz fanatycznej polityki w ogóle Komisji Europejskiej? No tutaj też, panie redaktorze, należy nawiązać do tego, że biorąc pod uwagę właśnie ten pakiet klimatyczny, biorąc pod uwagę to, że my powinniśmy tutaj właśnie dążyć do tej energetyki niskoemisyjnej, to należy wziąć pod uwagę to, że Polska, jeśli chodzi o tą transformację energetyczną, nie miała kiedy tak naprawdę jej przeprowadzić. Bo przecież pamiętamy, że no, kiedy inne kraje zachodnie mogły rozwijać swoją energetykę pod kątem właśnie odnawialnej energii, to my borykaliśmy się z innymi problemami. Nie mieliśmy wsparcia finansowego w tym zakresie, które pozwoliłoby rozwijać te odnawialne źródła energii. Pamiętamy, kiedy inne kraje się rozwijały, my walczyliśmy z komunizmem. Potem gospodarkę musieliśmy no, doprowadzić i rozwinąć, żeby Polakom żyło się lepiej. Do tej pory zresztą wychodzimy z założenia, że jeszcze jest wiele do zrobienia i to jest pokłosie właśnie tych czasów, kiedy nie mogliśmy się rozwijać, kiedy byliśmy tutaj przyblokowani na wiele lat. A wówczas kraje zachodnie świetnie się rozwijały, również jeśli chodzi o transformację energetyczną, jeśli chodzi o tą energetykę niskoemisyjną. My tego czasu tyle nie mieliśmy. Mało tego, narzuca nam się zbyt szybkie tempo tej transformacji energetycznej, a na to są potrzebne środki, więc trzeba tutaj pomyśleć o tym zabezpieczeniu finansowym na transformację energetyczną, na to, żeby te źródła niskoemisyjne móc rozwijać, czy odnawialne źródła energii mogły
się rozwijać, to po prostu są potrzebne środki. I to dodatkowe środki, które powinny trafić do budżetu, a nie bezrefleksyjnie pozwalać na to, żeby zamykać kopalnie. Więc mamy tutaj zderzenie jakby z jednej strony właśnie mamy doprowadzić do tego, żeby ograniczyć emisję CO2, a z drugiej strony, żeby zamknąć też kopalnie, ale brakuje nam tych alternatywnych źródeł energii. No i tak naprawdę jest sytuacja patowa, ponieważ za wszelką cenę Komisja Europejska narzuca nam tutaj zamknięcie kopalni, co jest jednoznaczne z tym, że tutaj nasze rodzime surowce, nasz rodzimy surowiec, jakim jest węgiel, no za chwilę może nie być wydobywany. Więc musimy uważam też powalczyć o to, żeby jednak mimo wszystko te kopalnie funkcjonowały jeszcze przez dłuższy czas niż to narzuca nam Komisja Europejska. Nawet teraz biorąc pod uwagę ten kryzys gazowy, ten szantaż gazowy, może bardziej to jest stosowne słowo, no to widzimy jak bardzo węgiel nam jest potrzebny, by móc prawidłowo dalej prowadzić gospodarkę, rozwijać się, by Polacy mieli to bezpieczeństwo energetyczne zapewnione. Bardzo dobrze pani tak naprawdę podsumowała, że polską racją stanu są działające kopalnie. Także dziękuję bardzo pani poseł za udział w naszym programie. Dziękuję, pozdrawiam, z Panem Bogiem. Dziękuję, z Panem Bogiem. Dziękuję również szanownym państwu za oglądanie naszego programu. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.